Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kolejnego albumu, który miałam przyjemność wykonać. Album powstał w prezencie dla jednej z moich skrapowych przyjaciółek. Będzie to prezent urodzinowy. Album powstał z kolekcji Piątku 13. Kolekcja New Moon. Myślę, że jest Wam ona już znana, bo to jest taka troszkę starsza kolekcja z tego roku. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie jestem pewna, to jest ta kolekcja z tymi takimi robaczkami, aplikacje kwiatowe, właśnie taki motyw księżyca, gwiazd, bardzo fajna kolekcja, fajnie mi się z nią pracowało, zdecydowałam się właśnie na tą kolekcję. I jeżeli chodzi o dodatki, które tutaj użyłam, to również z tej samej kolekcji naklejki z napisami i naklejki takie. One też są z obrazkami, z napisami. Tutaj między innymi ta grafika, która jest widoczna na okładce z napisem, pochodzi właśnie z tych dodatków. Skorzystałam jeszcze z tagów, które dostałam ostatnio na urodziny od moich sióstr. Album prezentuje się w ten sposób. Wydaje mi się, że jest dość prosty. Ma wymiary 16,5 na 20,5 cm. Grzbiet tego albumu ma 6,5 cm. W środku znajdują się 4 karty. Czarna baza albumu. Zdecydowałam się tak trochę wrócić do korzeni i zrobiłam album z grzbietem z tapety. Mam jeszcze tapety, zanim pojawiły się okładki laminowane i właśnie z tapety tutaj skorzystałam, plus czarny Bristol. Złote narożniki, wiązanie na wstążeczkę vintage. Z boku mamy takie dyndadełko z napisem Sparkle, wstążeczka vintage, troszkę sznureczka i ważka. Ważka, która chyba zdradza, dla kogo jest ten album. Album wykonałam w prezencie dla Agnieszki z kanału Lady Scrapper. I już Wam pokazuję, jak ten album prezentuje się w środku. Po otwarciu mamy ramkę na wsuwane zdjęcie. Nie mam tutaj nic, żeby Wam pokazać, jak się to używa. Tutaj mamy po prostu miejsce, żeby sobie zdjęcie wsunąć. Agnieszka jest skraperką, więc myślę, że sobie bez problemu poradzi z obsługą albumu. Całość podnosimy do góry i w dół. I w środku znajduje się wodospad na zdjęcia z wykończeniem dziurkaczem brzegowym Marty Stewart. I napisy. Napisy są bardzo fajne, takie bardzo motywujące. This is your time to shine. Washi tape w kolorze złotego, różowego złota. I ja ją kupiłam ostatnio w sklepie Action. Tutaj pokazują się już te robaczki z kolekcji. A tutaj jest kieszeń na dole. Kieszeń w środku. Dwie maty na zdjęcia. Również kieszeń wykończona z dwóch stron. Dziurkaczem brzegowym. I napis Spread Your Wings. Wszystko sobie zamykamy na magnesik. I na pierwszej stronie właśnie mata na zdjęcie. I tutaj to jest naklejka z tego dodatku, o, z tych naklejek. Otwieramy i mamy kolejną matę na zdjęcie. Chciałam, żeby ten album był taki pełen pozytywnej energii. Taki bardzo motywujący. Motywacyjny. Może tak, motywacyjny. Believe in Magic. Zamykamy. Jest robaczek na kolejnej stronie, czyli podwójna kieszeń i tagi. Aga uwielbia tagi, więc nie mogło zabraknąć tagów w tej kolekcji, w tym albumie. I zdecydowałam się na wycięcie tagów moim wykrylnikiem Screalize. Tutaj jest taka malutka mata na zdjęcie, a tutaj mata na większe zdjęcie i podwójna kieszonka. Ciężko zrobić album dla innej skraperki, bo się trochę stresowałam, jak go robiłam. Aga też tworzy piękne albumy i no, zna się na rzeczy, więc było mi trochę ciężko zrobić ten album. Mam nadzieję, że on się Wam będzie też podobał i mam nadzieję, że Adze też się będzie podobał. Tutaj jest ta mniejsza mata, dlatego że wiem, że Aga lubi też takie mniejsze zdjęcia, więc zdecydowałam, że taką mniejszą matę też dołożę. Strona, którą bardzo lubię, czyli strona z wiązaniem na sznureczek. Otwierane w ten sposób i mamy jedną matę do góry, drugą w dół.
I tutaj wkleiłam już dwie maty na zdjęcia. Tutaj jest miejsce na kolejne zdjęcie. I jeszcze jedno też się nam tutaj zmieści. Tutaj również przykleiłam tą różową washi tape z Actiona. Kolejna strona to jest belly band z kółeczek. Ja go pierwszy raz Bellyband w takim stylu widziałam u Asi Szulik z kanału Weselny Kącik, na który serdecznie Was zapraszam, bo Asia robi piękne albumy. I tutaj właśnie zainspirowałam się stroną Asi i zrobiłam taki bellyband z kółeczek, a w środku włożyłam dwie maty na zdjęcia 9x13 cm. Z tej strony znajduje się klasyczna prosta kieszeń z dwoma matami na zdjęcie. I tutaj jeszcze taki wykrojnikiem z Actiona, miejsce na albo na zapiski, bo mamy tutaj jasne tło, albo na wklejenie mniejszych zdjęć. Aga może sobie spokojnie podocinać zdjęcia tak jak chce, albo właśnie wyciąć je nawet wykrojnikami w kształcie koła, myślę, że to nie będzie problem. A tutaj taki klasyczny wodospad. Chciałam, żeby ten album też pomieścił kilkanaście tych zdjęć, więc postawiłam też na takie sprawdzone rozwiązania i zrobiłam wodospad dwustronny na zdjęcia, zamykany na magnesik, wykończony tutaj dziurkaczem brzegowym. Ta strona jest również bardzo klasyczna. Dwie maty na zdjęcia duże, 10x15 cm. I tutaj mamy harmonijkę na zdjęcia, Reach for the Stars. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery miejsca na zdjęcia. Ostatnia strona, It's Written in the Stars, bardzo podobna do pierwszej. Tutaj mamy matę na zdjęcie, otwieramy. Belly band, już taki zwykły, klasyczny. Dwie maty na zdjęcia, 9x13 cm. I miejsce na wklejenie dwóch zdjęć, klasyczne. I na okładce z tyłu Shine Like a Star i taka kieszonka z folii. Z dwoma tagami. Jednym, ten jest tak duży, że spokojnie może zmieścić się na nim zdjęcie. Na tym mniejszym możemy sobie zrobić zapiski, na przykład białym długopisem. Wiem, że Aga biały długopis posiada, więc myślę, że bez problemu sobie poradzi. Mam nadzieję, że album się Wam podoba. Mam nadzieję, że Adze również się spodoba. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.